이제 하지는 벌써 당기긴 또 하는 거야. 벌써 갔살림네. 자카요 갔살림. 예사우. 좀 здоровье, счастье, благополучие. Все равно. Moim nowym kierowcą. I zwiedzamy miasto z nowym kierowcą. Irtyszem właśnie. Byliśmy na obiedzie, a teraz sobie spacerujemy. Tam mamy dwa mosty. Po całym dniu poszukiwań wreszcie zdobyłem 20 szprych. Koszt 27 zł. Do tego w zestawie 40 nypli. No, to już 3200, czyli 32 zł. Czyli za wszystko wyszło 60 zł. Nie jest źle. Ale koło wreszcie pójdzie naprawić, bo nie wygląda za ciekawie. Tu jednej brakuje, tu drugiej brakuje. Cztery już są takie dłuższe, wplecione. Trzeba to pozmieniać teraz. Jutro będzie można cisnąć, nie wiem, szprychy wyglądają na mocne. Powinno być ok, zobaczymy. Dzisiaj pozwiedzają sobie dzień, pozwiedzają sobie Semej cały dzień. Starią pojeździliśmy, pochodziliśmy, zakupy zrobione. Teraz pracujemy, trzeba pozmieniać ten, pakować cały ten kram. No i jutro lecimy dalej na Rosję. Teraz czas na mały odcinek specjalny. Mały dodatek specjalny, może nie odcinek. Zakończyłem swoją przygodę w Semeju. Wszystko się udało, koło naprawione. Bagaże spakowane. Dochodzi godzina 11, sobota. Którego dzisiaj jest? Chyba 15 wrzesień, ale pewności nie mam. Co bym chciał pokazać? Otóż wczoraj od Darii dostałem takie oto coś. Taki prowiant wojskowy, można powiedzieć. Żołnierze dostałem go, gdy mają jakąś misję albo coś do wykonania, nie wiem. Mamy tu podział takie trzy komory. Śniadanie, obiad i kolację, czy podwieczorek. Nie wiem, ma jak na manewry idą albo coś, jak po prostu nie mogą mieć na bazie. Jedną z nich już otworzyłem sobie właśnie dla przykładu. Dla mnie to jest coś nowego, bo nigdy takiego nie spotkałem, w wojsku nie byłem. No i tak, w pierwszej komorze mamy takie coś. Kolejny woreczek, a w woreczku konserwa z krowy jakaś, dwie paczki cukru, sachar. Tu mamy herbatę. Tu mamy jakieś powidła, a tu chyba jakiś chlebek taki suszony. I tak to wygląda. Tu jest obiad i tu jest kolacja. Otworzymy jedną na próbę. No, czyli na obiad mamy na przykład jakieś dwie konserwy, znowu cukier, powidła. Nie, powideł nie ma, nie widzę powideł. A, czyli cukier, herbata, dwie konserwy i chleb. No a na kolację to potem dostałem na śniadanie. To samo co na śniadanie. Konserwa, powidła i znowu chleb. No, o, tu jeszcze jakiś pasztet będzie albo coś. Jakiś dodatek. No ciekawe. Przez najbliższe dni będę testował. Zobaczymy jak to się sprawdzi. Najbliższe dni. Dzisiaj, jutro i tego nie będzie. No, zobaczymy jak to się sprawdzi. Zawsze jakaś oszczędność. No nic, jeszcze trochę teraz czas na jakieś media, coś tam napiszę na fejsie i
full do 12 ruszam. Jest kolega, który wczoraj się zdeklarował, taki starszy gościu. Chyba podprowadzi mnie trochę pod granicę, także nie pojadę sam. A taki mam widoczek z okna, już to tam kiedyś było, ale wczoraj pokazywałem rano chyba. No. Tutaj Irtysz, blokowiska, jakiś mały bazar. Taka sobie dzielnica. Dobra. Do zobaczenia na granicy, po trasie. Albo nie, po trasie myślę. No, jest spakowane, tu mamy właśnie ekipę Renia i kolega, z którym właśnie pojadę sobie dzisiaj kawałeczek na granicę. Klient z Kazachstanu. No, dwóch kolegów z Kazachstanu. Tu moja maszyna, tu maszyna kolegi. Jak widać, jest super wypas. Radio, oświetlenie, wszystko elegancko przygotowane. Dochodzi 12, no i ruszamy. Razem z kolegą opuszczamy Barnau. Powiem wam, masakra. 12 w południe, połowa września. A ja się czuję, jakbym był w grudniu na Śląsku. Taki smog. Wszystko szare, ciężko oddycha. Masakra. Tutaj w ogóle ta ekologia to jest na bakier totalnie. Węglem wszystko opalają, no i efekt jest. W połowie września. Nie wiem, jak to musi być w grudniu czy w styczniu. Chyba leży czarny, a nie biały śnieg. Jak kiedyś na Śląsku. Ja tu właśnie kolega. No, odprowadza mnie po drodze na Barnau. Bardzo fajnie się nam jedzie razem. Były pokazuszki o poligonie, ogólnie o wszystkim. Fajny rower, jak zapuści muzykę, to się jest rozrywka. Na razie na liczniku 30 km, do granicy jeszcze 90. Liczę być tam wieczorem około 7. Spokojnie wykroczymy granicę i rozbijemy się gdzieś za jutra. Witamy w Rosji. Sytuacji na wyprawie jeszcze nie miałem, żeby ktoś mi robił wideo. Też jest na YouTubie, potem go tam właśnie oznaczę pod filmikiem, także tu możecie wbijać na jego kanał i dać mi podpisik i zobaczyć, jak sobie jeździ tutaj na granicy Kazachstanu i Rosji, na Dalekim Wschodzie. 65 km pokonany. Czas na przerwę. Czas na małą przerwę. Tu właśnie sobie coś kuszamy. Mięsko, ziemniaczki. A tu mój właśnie kolega teraz powie dwa słowa w ojczystym języku. Ja jestem na Zygie Alpszakam Dziurkielik Siemidin Dmitriwka Degen Aul. Вот жайшып жатырмыз. Билсе бит жаксы, Павел жаксы жигит. Өтө мыкты жаксы жигит. Да. Жас. Жолу болсун дейм. Үйүнө аман эсен жетсин дейм. Ну, и то теле было в языку właśnie казахским. Можете себе перетумачить. Я не стою этого языка не разумеем, но то есть вёска Дмитриевка, до границы стало 55 км. Pokuszamy i ruszam na granicę. Zdecydowałem, że jednak jadę z kolegą i będę nocował tu właśnie w takiej wiosce u znajomych od kolegi. 4 lata go tu nie było. Zobaczymy, jak nas przyjmą. Ponoć tu jest bania, wszystko zobaczymy. No, tak to wygląda. Może będzie interesujący wieczór. Na pewno będzie, znając kogoś. Okej, roboty mi. Idzie. Polsza ten gigant to robię. Polsza Rosalim. Павел, Rosalim. Jezalu. Zdrowie, szczęście. Połucie. Все равно. Рахмет, Павел. Аман есен үйіңе жет. Жақсы боласың. Жолың болсын, қайда жүрсің де. Так, вот выглядит гостина в доме казахским на границе с Россией. Тут мамы. Каймақ.
Каймак, да? Е. А то как? Торты қалай қазақша? Ірімшік. Ірімшік. Ірімшік, окей. Но май. Май, май. Май. Холодец по-русски. Холодец. Холодец, да. Сала, сала, сала. А, вот, 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 курт, курт. Курт, курт, да. Курт, да, вкусный, да. Чай с молоком? Чай, да. Чай, да, да. И вот, вот. Водка. Водка. Это водка. Водка. Это водка. Да, 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 окей. Ну, ваша хорошая водка. А, почти хорошая, да. О, спасибо, Рахмет. Да, да, да. Я говорю, что нету в данном стиле, просто не можно купить. Спальные люди такие супер. Зараз идем до бани. Давай к бани. Очень Teraz unikalne wideo. Chyba na YouTube takich wiele nie ma. Znajdujemy się w tej małej wiosce, w tym domu tej rodziny. I teraz idziemy do takiej typowej wiejskiej bani. Zaraz wam pokażę, zobaczycie. Tu jest takie wejście. Wchodzi. Kurde, zaparowała mi ta kamera, szajna. O, teraz jest lepiej chyba. Chyba będzie widać. Tu jest to, tu jestem ja. Muszę to trzymać, bo kurde za mały ręcznik. Tu się grzeje w piecu. No, zasłoniłem, dobra. I wchodzimy, dobra, zobaczymy, czy to nie słabnie. Ale fajnie. Dobra, drzwi zamknięte. Tu mamy ciepłą wodę, tutaj zimna, tutaj też zimna, tu się można w tej miejsce umyć, tu mamy wenik, którym za chwilę będę się okładał, dobra, no i tak wygląda typowa wiejska bania, w domu nie ma jako taką, no w ogóle nie ma łazienki, toalety, wiadomo wychodek na dworze, no więc zamiast iść się kąpać w wannie, to się idzie do bani i tu się po prostu ludzie kąpią. Tak tu właśnie wygląda życie. No, wszystko spoko. Mi się jak najbardziej podoba. No, dobra. To tyle. Zdejmuję ręcznik i się z wami rozłączam. No. Warto było się tu zatrzymać. Nie jechać się jeszcze do Rosji. Przenocować, tak doświadczenia super.